Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Otwieram trzecią sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego, zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu. Wpłynął wniosek podpisany przez pana wicestarostę Pawła Wójcika o zwołanie takiej sesji. Na ten wniosek zgodnie ze statutem i przepisami ustawy o samorządzie powiatowym przewodniczący ma obowiązek zwołać taką sesję w ciągu 7 dni. W związku z tym mieścimy się w terminie. Wniosek był z 4 czerwca. Dzisiaj mamy 10 czerwca 2024 roku. Odczytam porządek obrad proponowany przez wnioskujących. Otwarcie obrad trzeciej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Drugie, stwierdzenie prawomocności obrad. Trzecie, ustalenie porządku obrad. Czwarte, podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i zamknięcie trzeciej sesji Rady Powiatu. Informuję wszystkich uczestników obrad, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tak zwane ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Mam pytanie do wnioskodawców, czyli do zarządu. Czy jest jeszcze potrzeba o jakieś dodatkowe wyjaśnienie, uzasadnienie, poza tym uzasadnieniem, które wpłynęło do przewodniczącego Rady? Myślę, że nie ma takiej konieczności. Dobrze, dziękuję. Musimy teraz stwierdzić prawomocność, czyli musimy sprawdzić kworum, żeby było wiadomo, kto jest obecny na dzisiejszej sesji Rady. Prosimy o taką techniczną możliwość. Jeszcze czekamy. Bo na razie obecnych jest 13, ale wiemy, że jest więcej osób. Pan Adam jeszcze, jeśli mogę. Pana Marcina Przybysza nie ma i pana Ireneusza Rogowskiego. Momencik jeszcze. O, dziękuję. Informuję, że mamy kworum. Obecnych jest 15 radnych, nieobecnych jest 2 radnych. W takim razie porządek mamy ustalony, kworum sprawdzone. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Odczytam projekt uchwały przedłożony przez zarząd. Projekt uchwały numer 3/22/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 48 przepraszam, ustawy ustęp 5 i 6 punkt 2 litera a b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się liczebność Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w składzie przewodniczący Rady i 9 członków Rady. Paragraf drugi. Powołuje się Radę Społeczną przy Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w składzie. Pierwszy. Przewodniczący Rady Elżbieta Zabłocka, starosta bartoszycka. Drugi. Członek Rady Danuta Konicka, przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego. Trzy. Członek Rady Bartłomiej Hilmanowicz, Małgorzata Derwin-Paszkowska, Krzysztof Łuszczyk, Marcin Matejunas, Mirosław Olejnik, Wojciech Prokocki, Marcin Przybysz, Paweł Wójcik, czyli razem 9 członków. Paragraf trzeci.
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje się bezpośrednio po zakończeniu obrad sesji w dniu 9 czerwca 2024 roku. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 7/29/2019 roku Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Nim poproszę zgromadzonych o zabranie głosu, no małe fapa, spisałem sobie, ale zapomniałem przywitać gości na dzisiejszej krótkiej sesji Rady Powiatu. Chciałbym przywitać pana Sławomira Wójcika, dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, panią Małgorzatę Jadczak, zastępcę dyrektora do spraw pielęgniarstwa, pana Jarosława Kuper, zastępcę dyrektora do spraw administracyjno-technicznych i panią Jadwigę Tarasewicz, zastępcę dyrektora do spraw finansowych i zarazem głównego księgowego szpitala i panią Mirosławę Kamińską, zastępcę dyrektora do spraw medycznych. Oprócz pracowników i zarządu szpitala znajduje się też na sali pani Joanna Kupczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach. Wszystkich państwa serdecznie witam i przechodzimy teraz do uchwały. Czy wnioskodawca chciałby jeszcze coś dodać w kwestii zaproponowanego i składu, i treści projektu uchwały? Proszę bardzo. Znaczy do treści uchwały nie, ale chciałabym mieszkańcom bardziej naświetlić, czym Rada Społeczna się zajmuje. Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Pani, tak, bardzo proszę, bo wtedy będzie pani przodem do kamery. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. Bardzo proszę państwa, raz, dwa. Panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Drodzy mieszkańcy, chciałabym troszeczkę naświetlić, czym Rada Społeczna Szpitala się zajmuje. Rada Społeczna Szpitala jest tak naprawdę organem opiniodawczym. Nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje, które są podejmowane w szpitalu, natomiast jest organem opiniodawczym. I tak, do zadań Rady Społecznej należy przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach. Podmiot tworzący to jest Starostwo Bartoszyce. Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, przyznawania kierownikowi nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem, przedstawienie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysków, zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego, dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. Przypominam, że Rada Społeczna, bo tu tak zabrzmiało, nie odwołuje, nie powołuje, a opiniuje. Także chciałabym, żeby mieszkańcy mieli tą świadomość. Dziękuję. Dziękuję pani staroście. Bardzo proszę, czy do projektu uchwały są jakieś zapytania, wnioski? Dobrze. Dziękuję. W takim razie, jeśli nie ma więcej zapytań co do treści uchwały, jeszcze raz odczytam treść uchwały. Czy jest taka potrzeba, czy nie? Jeśli nie ma, w takim razie ogłaszam głosowanie. Bardzo proszę.
Już mamy zakończone głosowanie. Jeszcze nie. Pani Małgosia, jest już, tak? W takim razie proszę o wyświetlenie wyników. Dwanaście głosów za projektem uchwały, przeciw 0, wstrzymujących się 3 osoby. Informuję Państwa, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. I na tym koniec, proszę Państwa, zamykam obrady trzeciej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.